Ostatnio pokazałem lunetę Xet od Discovery Optics, pokazałem montaż od Tier 1 i od razu się pojawiły pytania, fajnie, czy mógłbyś pokazać, jak montujesz lunetę? Mówiąc szczerze, nie chce mi się, bo to by był strasznie długi i strasznie nudny film, ale mogę dać parę wskazówek i pokazać, co do montażu lunety będziemy potrzebować. Też chciałbym wszystkich uspokoić, bo mówiłem o tej wystającej śrubie i nie byłem pewien, czy to będzie pasować do montażu od Tier 1, ale wygląda na to, że wszystko się elegancko mieści, śruba nie zawadza. Także polecam Tier 1, jeśli kogoś nie przerażają walki z urzędem celnym, to polecam ten montaż. Dobra, pierwszą rzeczą będzie wypoziomowanie samego karabinu. Zakładamy, że będziecie montować na montaż na szynę Picatinny. Trzeba uwierzyć, że szyna Picatinny jest dobrze przez producenta na karabinie zamontowana, na to niestety nie mamy wpływu i musimy się upewnić, że ta luneta będzie dobrze wypoziomowana na karabinie. W związku z tym najpierw musimy wypoziomować sam karabin. Możemy oczywiście kupować super hiper elektroniczne poziomice dające nam odczyty w dziesiątych częściach stopnia. Możemy pójść na łatwiznę i pójść do supermarketu i kupić taką poziomicę za 40 zł. A możemy nawet od biedy skorzystać z komórki, bo zarówno w androidowej wersji kompasu, jak i na iPhone'ie jest tutaj wbudowana poziomica, która pokazuje nam, kiedy osiągamy poziom. Od razu mówię, że to jest najbardziej zgrubne i komórki osobiście polecam jako ostatnią opcję, ale z tym można się już spokojnie pobawić. Gdy mamy już wypoziomowany karabin i przykręcamy do niego montaż, musimy zacząć myśleć o poziomowaniu samej lunety. Ale zanim do tego przystąpimy, proponuję użyć czegoś takiego. Jest to kalafonia, czyli topnik lutowniczy, czyli mówiąc krótko, żywica. Skrobimy sobie, otrzymujemy proszek, tym proszkiem smarujemy delikatnie pierścienie. Możemy trochę delikatnie posmarować samą lunetę. Co nam to daje? Daje nam to, że kalafonia działa jak klej. Pierścienie nie są zbyt szorstkie, zwłaszcza te od firmy Discovery Optics. Oni w ogóle dostarczyli pięknie wykonane i błyszczące, bardzo gładkie pierścienie, na których luneta podczas strzału po prostu potrafi się przesunąć. Także jeśli zaczniecie tracić zero, to pierwszym podejrzeniem powinno być to, że luneta zaczyna się cofać albo iść do przodu. Przed takimi niespodziankami właśnie kalafonia bardzo dobrze nas zabezpiecza. Niektórzy doradzają, żeby użyć kleju do gwintów, ale raz spróbowałem i nigdy więcej. Klej do gwintów strasznie brudzi. Później doczyścić lunetę, no to zajmuje to strasznie dużo czasu. Najlepiej trzeba kupić wtedy specjalny zmywacz od Loclite'a do tych klejów, także kalafonie wystarczy przetrzeć zwykłym wakcikiem ze spirytusem i schodzi w okamgnieniu. Dobra, mamy wypoziomowany karabin, mamy na nim przymocowany montaż, kładziemy lunetę i co dalej? Jak możemy ją, samą lunetę, wypoziomować? No i to też są szkoły różne. Niektórzy stwierdzają, że tak, na 100% górna wieża jest pozioma, mamy tutaj 100% zaufanie do producenta, więc wystarczy tutaj na tej wieży postawić sobie poziomicę, komórkę czy cokolwiek i jak uzyskamy poziom, to będzie to idealnie, tak? Inni wychodzą z innego założenia, że skoro wymyślili kliny do montażu, a Discovery Optics dostarcza bardzo solidne kliny, to można je użyć właśnie do
poziomowania. Ja przyznam się, że ja klinów nie używam, bo ich nie lubię. Nie czuję ich, zawsze mam wrażenie, że coś robię za lekko albo za mocno. Nie chcę się w to bawić. Mam inny sposób. Używam po prostu krzyża samego w lunecie do poziomowania. I tu też są różne szkoły. Najbardziej absurdalnym sposobem na poziomowanie lunety widziałem na jednym z polskich kanałów, gdzie jeden z kolegów świecił latarką z tyłu w ten sposób w ciemnym pokoju, uzyskiwał na obraz z przodu na jakiejś płaskiej powierzchni tego krzyża w lunecie i dzięki temu mógł później poziom pion ustalić. No fajnie, jak ktoś lubi wudu i magię, no to oczywiście może się tak bawić. Ja nie widzę w tym żadnego sensu. Ja używam innego magicznego przedmiotu pod tytułem... O Boże, gdzie to jest? Pod tytułem pion. Nie musi być taki fachowy, fajny pion. Wystarczy byle jaki sznurek obciążony czymś ciężkim, powieszony kilka metrów od lunety. A nawet jak nie mamy pionu, to możemy użyć na przykład budynku, nie wiem, odległego o 50 metrów od nas, położyć się z karabinem i z tą lunetą, popatrzeć na ten budynek. Ja wiem, że polscy murarze czasami odstawiają fuszerki. Pozdrawiam murasza. No ale ogólnie budynki zazwyczaj są pionowe, no chyba że patrzymy na krzywą wieżę w Pizie. Więc jeśli mamy taki w miarę pionowy budynek, to możemy po prostu przez krzyż popatrzeć na jego krawędź, na przekręcić delikatnie tak, żeby mieć stuprocentową pewność, przekręcać lunetę, że krzyż, pion krzyża odpowiada pionowi na tym, co widzimy, niezależnie czy to jest właśnie ten budynek, czy to jest sznurek pionu, czy magiczny krzyż wyświetlany magiczną latarką. Wszystko jedno, ważne, żeby ten pion znaleźć. Dlaczego? Bo każde odchylenie od pionu będzie powodować na większych dystansach i to takich, powiedzmy, od 300 metrów, już zauważalne zniosy w lewo, w prawo, w zależności od tego, jak ta luneta będzie pochylona. Także bardzo dużo czasu spędzam właśnie na prawidłowym wypoziomowaniu lunety, bo chcę mieć pewność, że takich przypadkowych zakłóceń na moim karabinie nie będzie. Jak już mamy pion schwycony, no to oczywiście dokręcamy górne pierścienie i tutaj właśnie się przydaje klej do gwintów, bo klej do gwintów jest naprawdę podstawowym podstawową rzeczą. Przy strzale w karabinie potrafi się poluzować dosłownie wszystko i po 20 strzałach każdy montaż jest w stanie puścić. Także klej do gwintów naprawdę nie żałować, stosować. Każdą śrubeczkę w montażu należy tym posmarować i przykleić. Kolejną rzeczą, i tutaj Was zmartwię, ponieważ jest to rzecz niezbędna, absolutnie niezbędna, jest klucz dynamometryczny, który pozwala nam ocenić, z jaką siłą mamy przykręcić lunetę. Dlaczego? Po pierwsze, nie możemy przykręcić samego montażu do karabinu zbyt mocno. Także tutaj producent napisał nam patologicznie, z jaką siłą mamy to przykręcać do karabinu. Po drugie, najzwyczajniej w świecie, jeśli zaczniemy zbyt mocno dokręcać pierścienie, możemy zgnieść samą lunetę. Sam tubus lunety może ulec zgnieceniu. Dlatego każdy producent lunety podaje dokładny moment, z jakim można przykręcać jego lunety. Także nie przesadzać, nie za lekko, nie za mocno. W sam raz, tak jak producent podaje. Także to właściwie tyle. Jak mamy już przykręcone, to wtedy możemy
się przymierzyć do tego karabinu jeszcze raz. Oczywiście wstępne przymiarki są już podczas poziomowania lunety, ale tak naprawdę dopiero jak już przykręcimy wszystko, to mamy możliwość ocenienia, czy zrobiliśmy dobrą robotę. Czyli mówiąc krótko, kładziemy się do karabinu, zamykamy oczy. Jak otwieramy, luneta powinna być w takiej odległości, żeby po pierwsze na wysokości źrenicy, po drugie w takiej odległości, żebyśmy nie musieli głowy odsuwać ani przysuwać. Powinniśmy widzieć wyraźnie cały obraz w lunecie i cały krzyż bez najmniejszego problemu od razu po otwarciu oczu. Jeśli tego nie mamy, to musimy albo wyregulować bakę, albo jeśli jest za blisko, no to odsunąć, odkręcić śrubki i przesunąć jedno oczko do przodu. Jeśli jest za daleko, no to wtedy przesunąć do tyłu. Z tego prostego powodu, że jeśli będziemy mieli lunetę albo za blisko, albo za daleko, będziemy pracować głową podczas składania się do strzału. Każdy taki ruch dodatkowy, zbędny, powoduje niepotrzebne naprężenia naszych mięśni i powoduje, że automatycznie cały karabin zaczyna reagować na te ruchy. Także staramy się tego unikać, jeśli chcemy osiągać skupienia na tych long range'ach w okolicach jednego MOA albo poniżej. Naprawdę musimy mieć komfortową pozycję podczas strzału. Także to by było tyle z najważniejszych elementów. Jeśli coś pominąłem, jeśli mielibyście jakieś pytania, to zapraszam do komentarzy. Także dziękuję i do usłyszenia.